Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy podobni do ludzi oczekujących powrotu swego Pana z uczty weselnej, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. Biodra człowieka są symbolem siły, mocy wewnętrznej. I przepasane biodra, one obrazują gotowość człowieka do wyruszenia w drogę. Kiedy mam przepasane biodra, jestem gotowy do drogi, do wędrowania. I Piotr, nawołując do uczciwego życia, pisze: dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę. Nie mamy na uwadze bioder w znaczeniu dosłownym, ale biodra jako całe wnętrze człowieka. Całe wnętrze człowieka. Czym są zapalone pochodnie? Przypisywano im własności rozjaśniające i oczyszczające. Dlaczego pochodnie są zapalone? Aby człowiek doznał oczyszczenia, aby zobaczył drogę, którą ma dążyć. Podniesione w górę pochodnie były symbolem życia. Opuszczone zaś do dołu pochodnie symbolizowały śmierć. I pochodnie mogą symbolizować ocalenie. Niech będą zapalone wasze pochodnie, a to oznacza, że idziecie drogą ocalenia. I to czuwanie łączy się ze strzeżeniem kogoś, łączy się z dawaniem tego, czego ktoś potrzebuje. My zobowiązani jesteśmy do czuwania nie tylko nad sobą, żeby przyjmować to, co dobre, szlachetne i czyste w nasze życie, ale także żyjąc z innymi jesteśmy odpowiedzialni za to, czym karmią się inni. Pamiętajmy o tym, że popełniamy także, mamy swój udział w grzechach cudzych. Kiedy widzimy, że człowiek czyni zło kolejny raz, a my tego człowieka nie upominamy, idzie on dalej drogą grzechu, to my mamy swój udział w jego grzechu. Należy się z tego spowiadać, że nie zwróciłem uwagi człowiekowi, który czynił nieprawość. Byłem obojętny. To oznacza brak czuwania. Czuwanie łączy się ze strzeżeniem kogoś. Z dawaniem tego, czego ktoś potrzebuje. Czuwający to ten, który pomaga osobom zniewolonym w wyzwoleniu się. Mnie powinno zależeć na tym, aby drugi człowiek żył w łasce, czyli w przyjaźni z Bogiem. Czuwający to jest ktoś towarzyszący innym w bezpiecznym przejściu, w zdążaniu do określonego celu. Kiedy widzę, że, nie wiem, na przykład w małżeństwie moja rodzina albo w kapłaństwie, w mojej wspólnocie pewne rzeczy dzieją się nie tak, jak powinno to wyglądać, nie mogę milczeć. Ja jestem odpowiedzialny. To jest moja rodzina duchowa. Duchowa. I jestem odpowiedzialny przed Bogiem za tym, co się dzieje wokół mnie. Nie mogę koncentrować się wyłącznie na swoim zbawieniu, a mówiąc jeszcze jakby wcześniej na swoim dobrym samopoczuciu. Czuwający ochrania drugiego przed kimś, kto mógłby go skrzywdzić. Pomaga też w rozeznaniu jego rzeczywistych nieprzyjaciół. Czasem warto kogoś poprosić o rozmowę, podzielić się
Zobaczmy, Jezus, gdy chciał pewne prawdy przekazać, to mówił w przypowieściach. W przypowieściach. Na osobności wyjaśniał wszystko swoim uczniom. Warto pewne rzeczy przekazywać, wcześniej przygotowując swojego rozmówcę, aby nie poczuł się dotknięty, urażony. Człowieka trzeba przygotować na przyjęcie trudnej prawdy przez rozmowę. Czuwający to dający drugiemu to, co umożliwia jego wszechstronne wzrastanie. To jest człowiek, któremu zależy na wzrastaniu innych. To nazwiemy czuwaniem. Gdy czuwam, to mówię do osoby bliskiej, jestem zaniepokojony twoją sytuacją, w jakiej się znalazłeś. Grozi ci niebezpieczeństwo. I bądźmy przygotowani, że ktoś może zareagować na nas bardzo źle, że może być nieprzyjemnym, ale nie wolno się tym zrażać. I nie wolno też jakby pouczać z pewnego piedestału, że ja wiem lepiej, ja jestem mądrzejszy, prawda? Kiedy czynimy uwagę z taką pokorą, delikatnością, łagodnością, człowiek może nie przyjąć od razu tej uwagi, ale z czasem on musi to przemyśleć, rozważyć, zdystansować się do tych słów. Czuwanie nie męczy, tak jak miłość nie męczy, tak jak dobra modlitwa nie męczy, męczy zła modlitwa, byle jaka modlitwa. Bycie dobrym, zatroskanym, obecnym przy innych nie męczy. I szczęśliwi będziemy, gdy Bóg nas zastanie właśnie w takim stanie, jako czuwających, jako zatroskanych, jako obecnych, nastawionych na to, żeby być wsparciem, być dla innych podporą. Nie można oczekiwać na kogoś, z kim nie mam bliskiej, serdecznej relacji. Zobaczmy, że ten brak więzi z Panem może powodować, że człowiek będzie odczuwał przymus do czynienia tego, czego w głębi serca nie chce, czego nie pragnie. Dlatego tak ważne jest to, chcąc czuwać nad innymi także, w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, nie obserwować, nie podglądać, nie wchodzić z butami w życie drugiego człowieka, ale być takim dobrym duchem, takim dobrym aniołem, który w odpowiednim miejscu i czasie wypowie słowo, od niechcenia. Ale to słowo przez człowieka, który się pogubił, przypuszczam, że będzie usłyszane, będzie dostrzeżone. To jest czuwanie.